Może warto by przypomnieć, że dzisiejszy dzień, Wielka Sobota, to jest dzień zstąpienia Chrystusa do otchłani. Jest to dzień zatem skupienia, refleksji, jeszcze adoracji przy grobie Pańskim. Kończy się on dzisiejszą Wigilią Paschalną, poświęceniem Paschału, który jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa oraz odnowieniem naszych przyrzeczeń Chrztu Świętego. Procesja rezurekcyjna, w zależności od tradycji, w niektórych parafiach dzisiaj wieczorem, w innych, tak jak w naszej, jutro o świcie. No i oczywiście zmartwychwstanie. Ale może warto przy tej okazji powiedzieć, że tak naprawdę Wielkanocą jest każda niedziela, bo każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego. Zatem do Komunii Świętej może nie tylko Wielkanoc, ale w każdą niedzielę. Niech to będzie taki ideał, do którego wszyscy w jakiś sposób będziemy próbowali dążyć. W tym roku Kościół katolicki szczególnie modli się za naród ukraiński. No oczywiście, że tak, ale modlimy się także o nawrócenie Rosji, modlimy się o pokój na całym świecie. Oczywiście wojna w Ukrainie jest przede wszystkim na pierwszym planie, ale wiemy, że w całym świecie jest wiele ognisk zapalnych, wiele miejsc konfliktu, wiele biedy, nędzy, wykorzystywania innych ludzi. Dlatego no, ta modlitwa do Boga płynie za cały świat, za wszystkich ludzi. Także i za nas, którzy w jakimś sensie ciągle podlegamy różnym zagrożeniom, także i dnia dzisiejszego, chorobom, cierpieniom, zwykłym ludzkim tragediom i dramatom. Ale warto przypomnieć sobie, że tak jak Wielki Post nie skończył się Golgotą, tak i nasze trudności nie kończą się przegraną. Zawsze przychodzi zmartwychwstanie dla tych, którzy wierzą. Czego ksiądz proboszcz życzy swoim parafianom? No nie tylko swoim, ale oczywiście wszystkim. Błogosławionych świąt, przede wszystkim w tym klimacie rodzinnym, w atmosferze religijnej, żeby każdy dom i każda rodzina stawały się domowym kościołem. By ten czas pandemii, który się skończył, rozpalił w nas nowy entuzjazm radości i pokoju. Szczęść Boże.